No i dalsze cele. No, no, tym celem numer 3 trzeba by powiedzieć, że no, byłoby opracowanie samego programu, który byłby tym programem kompleksowym, który według ustawy pana prezydenta zakłada, projektu ustawy pana prezydenta zakłada, że 30 września będzie tą datą, kiedy taki dokument powstanie, więc tutaj no, należy go umieścić w tym całym harmonogramie. On powinien być opracowany przez wąską grupę osób, a następnie poddany bardzo szerokiej konsultacji obejmującej wszystkie strony zainteresowane. Ustanowienie sieci, krajowej sieci onkologicznej, które już się rozpoczęło, jest oczywiście następnym celem. Zwiększenie liczby specjalistów w zakresie onkologii musi być potraktowane jako cel strategiczny, ponieważ za 20 lat no, możemy być w sytuacji katastrofalnej, jeżeli nie rozpoczniemy działań systemowych, które obejmując współpracę uczelni medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Krajowej Sieci Onkologicznej, która no, nieuchronnie powstanie, muszą doprowadzić do wzrostu tej liczby wszystkich specjalistów zaangażowanych w onkologię o co najmniej 10%. Wydaje się, że to jest cel nawet za mały w stosunku do potrzeb. No i układ nerwowy całego programu i Krajowej Sieci Onkologicznej i programu strategicznego to jest gromadzenie naukowo zweryfikowanych danych populacyjnych zarówno w skali wszystkich nowotworów, jak i w skali poszczególnych jednostek chorobowych, czyli no, jednym z takich elementów jest przygotowywany przez Centrum Onkologii Instytut jako potencjalnego krajowego koordynatora sieci onkologicznej u dorosłych, modernizacja, rozbudowa i gromadzenia analizy danych epidemiologicznych oraz rejestrów narządowych w integracji z bazami szpitalnymi, czyli automatyczne przekazywanie danych. Są też narzędzia już przygotowane i opracowane na przykład przez takie instytucje jak Cancer for Disease Control and Prevention w Stanach Zjednoczonych, które pozwalają na samoocenę, to znaczy po opracowaniu takiego planu strategicznego możemy sami sobie wystawić ocenę wysoką, średnią albo niską dla takiego programu strategicznego, odpowiadając na 44 pytania w 11 głównych domenach obejmujących wszystkie elementy składowe, które muszą wejść w skład takiego programu strategicznego i na końcu procesu przygotowania takiej strategii musimy usiąść i sprawdzić, jaką żeśmy wykonali pracę i czy nie trzeba tego zrobić w sposób skorygowany. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję. Nie wiem, czy Państwo też tak macie, ale jak jest mowa o profilaktyce, ewentualnie o zachowaniach prozdrowotnych, to ja siłą rzeczy robię rachunek sumienia i nie wypada to za dobrze. Bardzo proszę, pan profesor Adam Maciejczyk, pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzień dobry Państwu. Przedstawię założenia pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Krajowa Sieć Onkologiczna rozpoczęła swoje działanie z dniem 1 lutego. W związku z tym wyników jeszcze nie mamy. Jak wygląda harmonogram tego pilotażu? Oczywiście to jest odwzorowanie Krajowej Sieci Onkologicznej na poziomie wojewódzkim. Oczywiście musiało się rozpocząć od rozporządzenia ministra zdrowia. Takie rozporządzenie ukazało się w grudniu 2018 roku. Następnie było zarządzenie pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. No i musiały być w efekcie zapisów zawartych w obu dokumentach podpisane porozumienia między Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym, które akurat na Dolnym Śląsku jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, a w województwie świętokrzyskim Świętokrzyskie Centrum Onkologii z innymi szpitalami. I tych szpitali na Dolnym Śląsku jest 12. No i dodatkowo w związku z tym, że zmienia się zasada finansowania części świadczeń onkologicznych, musiały być podpisane aneksy do umów. Pilotaż trwa 18 miesięcy i dzień, którym rozpoczął się to, tak jak już wspomniałem, 1 lutego 2019. Elementy podstawowe pilotażu to tutaj już zresztą wymienione w jakiejś części, ale przede wszystkim taki zupełnie nowy element, który jest związany z bezpośrednią komunikacją z pacjentem, to jest infolinia. Taka infolinia, która pozwoli pacjentowi podczas pierwszego kontaktu z osobą odbierającą telefon po stronie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego umówić na pierwszą wizytę pacjenta. Pacjenci często skarżyli się na to, że mają problem z dotarciem do specjalisty. Zadaniem infolinii jest skrócić ten okres poszukiwania specjalisty.
Taka infolinia już działała właściwie od rozpoczęcia pakietu onkologicznego od 2015 roku, ale tylko w niektórych centrach onkologii. Teraz ten zakres działania infolinii poszerzył się o całe województwo. No i ta infolinia działa. Tworzenie i wprowadzenie standardów postępowania, o tym później trochę więcej powiem, na przykładach. Na pewno też wprowadzenie szablonów zbierania danych, to jest spójne z założeniami, które przedstawił pan profesor przed chwilą w prezentacji strategii walki z rakiem i sposób liczenia mierników oraz oceny wdrożenia pilotażu, bo jak wiemy, każdy pilotaż wymaga oceny. Numer infolinii został wybrany, tu jest on zaprezentowany i na ten numer telefonu, jak widać, jest to ogólnopolska infolinia. Przygotowujemy się do wdrożenia infolinii również w innych województwach. To jest ten sam numer jest dla dwóch województw i następnie pacjent zgłasza informację, z którego województwa jest i gdzie się chce porozumieć, z którym ankieterem. I w trakcie jednej rozmowy jest połączony z osobą z infolinii. Podczas tej rozmowy, tak jak już wspomniałem, umawiana jest pierwsza wizyta, ale również udzielane są informacje, jak pacjent ma się przygotować do tej wizyty, jakie ma przygotować dokumenty, czy musi mieć skierowanie. To wszystko jest bardzo szczegółowo omawiane i te uzyskane informacje mają skrócić albo wyeliminować konieczność kilkukrotnych przyjazdów, albo na pewno też skrócić dostęp do specjalisty. Chcę zaznaczyć, że nie umawiamy wszystkich w Centrum Onkologii, w Dolnośląskim Centrum Onkologii, tylko pacjent wybiera z tych szpitali, które są w pilotażu, a wszystkie szpitale przystąpiły do pilotażu na Dolnym Śląsku, wybierają, do której jednostki chce się zgłosić. Oczywiście ta jednostka musi udostępnić wolne terminy. W ten sposób też analizujemy, gdzie, jakie terminy są dostępne do danych specjalistów. Dane o pierwszym wolnym miejscu muszą być na bieżąco aktualizowane. W tej chwili przygotowujemy odpowiedni serwis informatyczny, który to zautomatyzuje, ale póki co komunikujemy się telefonicznie i to działa. Przynajmniej z tego, co się zorientowałem, bo dzisiaj dzwoniłem, drugi dzień działa. Tak wygląda miejsce pracy pani, która pracuje akurat tu, ale same kobiety w sumie akurat u nas pracują w infolinii, czyli osoba, która ma słuchawki, ma dostęp stały do informacji o dostępnych miejscach pracy, dostępnych wolnych miejscach w danych poradniach, ale też po lewej stronie taki podłużny ekran, to jest cała lista skryptów. Tu chciałem powiedzieć, że bardzo nam pomogła Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w zakresie przygotowania odpowiedniej informacji, za co dziękuję publicznie, takich, które oczekuje pacjent. Także oczywiście stale to udoskonalamy, pogłębiamy. Tak jak mówiłem, mamy doświadczenie od 2015 roku. Teraz zdobywamy to doświadczenie na poziomie całego województwa. To jest ta informacja. Pacjent się spotyka, ale to nie jest jedynym przedmiotem naszego działania. Też bardzo ważne jest tworzenie pewnego standardu postępowania. I tu chcę zaznaczyć, że nie chodzi nam o to, że my wyznaczamy pewien standard, jak trzeba postępować z pacjentem, bo te standardy mamy dostępne, na tym opieramy naszą całą praktykę medyczną. Część tych standardów nie jest na bieżąco dostępna w języku polskim, bo ta aktualizacja odbywa się dosyć często, no ale korzystamy z międzynarodowych rekomendacji NCCN, ESMO czy ECHO. Ale wdrożyliśmy i monitorujemy też ścieżki pacjentów. Cóż to takiego są te ścieżki pacjentów? To jest przykład akurat takiego globalnego przedstawienia, może nie najbardziej czytelne, ale ścieżki w przypadku raka piersi, jest ona bardzo czytelna dla specjalistów i to jest ścieżka, która jest ważna dla lekarza, który zdecydował się prowadzić diagnostykę i leczenie pacjentów z rakiem piersi. I tak naprawdę to są podstawowe informacje. Takie informacje, jakie badania bezwzględnie pacjentka musi zrobić przed zaproszeniem jej na konsylium, czyli na to miejsce, gdzie się podejmuje decyzje terapeutyczne i też w jaki sposób należy te chore monitorować. Taka informacja została rozesłana w naszym województwie do wszystkich jednostek, które zajmują się diagnostyką, leczeniem raka piersi i uzyskaliśmy od nich pewne uwagi, poprawki, zapytania i w ten sposób naturalnie stworzyły się to, ten proces zaczął się już kilka tygodni temu, właściwie już zapowiadaliśmy to wiele lat temu i współpracowaliśmy z tymi szpitalami i w wyniku tych rozmów, tego dialogu powstały takie wzajemne relacje. Wiemy, które szpitale nie dysponują jakimiś badaniami, w związku z tym przesyłają już wtedy do najbliższego szpitala,
o rozszerzonej diagnostyce danego pacjenta. Tu szczególnie ważne jest dla nas to, żeby zapewnić pacjentkom dostęp też do genetyka klinicznego, do dietetyka, do psychoonkologa, rehabilitacji, no i też do właściwej opieki. Niestety czasem